Czy pożycza pani książki innym? Tak, pożyczam bardzo często, szczególnie te, które dla mnie są ulubione, ale bardzo zawsze dbam o to, żeby do mnie wróciły. Harry Potter czy pan Kleks? Nie no, zdecydowanie pan Kleks. Oczywiście Akademia pana Kleksa, podróże pana Kleksa, to moje dzieciństwo. Trzy miejsca, w których najlepiej się czyta? Myślę, że czytam wszędzie, gdzie się da. Najczęściej wybieram takie miejsca odosobnienia, jak dobre miejsce w domu, w fotelu, czy w ogrodzie, w parku, ale także na przykład w pociągu. Czytanie w wannie zawsze czy nigdy? Nie, raczej nie czytam w wannie. Wanna to już takie miejsce bardzo specyficzne i bardzo osobiste. Raczej jeżeli, to dobra gazeta. Ostatnio przeczytana książka? Ostatnio przeczytałam książkę Olgi Tokarczuk pod tytułem Empuzjon i powiem, że jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki, tego, co zostało w niej zawarte i w jaki sposób ona została napisana. Polecam wszystkim gorąco. Książka na poprawę humoru to? Myślę, że jakaś lekka książka typu na przykład Życiorys Coco Chanel. Do książki kawa czy herbata? Nie ma znaczenia, lubię jedno i drugie. Czytanie innym czy czytanie sobie? Czytam sobie, ale bardzo często rozmawiam na temat książek, czytam recenzje, polecam i także wsłuchuję się w to, co mówią moi najbliżsi, polecają mi książki, więc myślę, że jest interakcja. Jak często kupuje pani nowe książki? Nie wiem, co rozumiemy przez słowo często, ale kupuję książki, lubię mieć książki. Myślę, że najnowsze wydania, które mnie ciekawią, najczęściej w mojej bibliotece się znajdą. Jaki rodzaj książek czyta pani najchętniej? Bardzo lubię biografie, ale oprócz tego czytam po prostu powieści. Lubię takie, które mają wartą akcję, ale także, które w tle dostarczają obraz danego miasta, jakieś obyczaje kraju, czy historie rodzinne, tak zwane sagi. Więc zróżnicowanie jest raczej duże, ale z ukierunkowaniem na powieści. Biblioteka czy księgarnia? Zdecydowanie księgarnia. Biblioteka służy mi wtedy, kiedy korzystam z książek naukowych, potrzebnych mi do wykonania zawodu, to wtedy tak, korzystam bardzo chętnie z bibliotek, natomiast książki popularne, książki do czytania wolę mieć u siebie i kupuję. Audiobook czytnik czy książka drukowana? Zdecydowanie książka. Ja jestem z tego pokolenia, że próbowałam na czytniku, ale to nie jest to samo. Książka w dotyku, książka z zapachem, to jest to. Którego pisarza chciałaby pani spotkać? Oj, myślę, że wielu. Wielu bym chciała spotkać, ale będąc pod wrażeniem naszej noblistki Tokarczuk, bardzo chętnie bym porozmawiała z nią i wysłuchała jej, ponieważ jestem zachwycona jej stylem. Ulubiona książka z dzieciństwa? Z dzieciństwa myślę, że to głównie bajki, Andersen, wiersze Brzechwy, Ania z Zielonego Wzgórza. To są książki mojego dzieciństwa, które mam do dzisiejszego dnia. Co denerwuje panią w książkach? Myślę, że niewiele mnie w książkach denerwuje, ale jeżeli to nie przepadam za opisami, długimi opisami przyrody na przykład. Wolę żwawą akcję. O jakiej porze dnia czyta pani najchętniej? Najchętniej wieczorem. Co czyta pani obecnie? Obecnie wróciłam po raz drugi do książki amerykańskiej pisarki Małe życie. Bardzo trudna książka, bardzo wzruszająca, o przyjaźni czterech
młodych mężczyzn i historii całego ich życia, bardzo skomplikowanej. Bardzo polecam tą książkę. Co sprawia Pani radość w czasie czytania? Radość przebywania sam na sam z książką, z wyobraźnią, z tym, co się dzieje w książce, możliwością wyobrażania sobie kolejnych wątków i zakończenia książki zawsze jest budujące, ekscytujące, ale także chwila samotności, pozostawienia bieżących wydarzeń na boku, oderwania się od codziennego rytmu, myślę, że jest równie ważna. Jaką książkę chciałaby Pani zobaczyć jako serial? Jako serial myślę, że chciałabym zobaczyć film poświęcony Madeleine Albright. Miałam przyjemność poznać ją osobiście. Jestem pod dużym wrażeniem jej kariery zawodowej, ale także jej osobowości. I kiedy oglądałam film z kolei poświęcony Margaret Thatcher, zresztą genialnie zrobiony, to pomyślałam, że podobny bym chętnie zobaczyła o Madeleine Albright. Tutaj powiem jeszcze jedno słowo, ponieważ bardzo, bardzo dużo czerpałam z jej mądrości, że była to kobieta niezwykła, angażowała się w wiele niezwykłych, bardzo ciekawych tematów i przy tym bardzo wspierała kobiety. Dlaczego warto czytać? Czytać warto dlatego, że się rozwijamy, że myślimy, że zgłębiamy wiedzę, że mamy możliwość pomyślenia o tym, jak postrzegają świat inni, dlatego że możemy przez chwilę wyłączyć się z bieżącej, czasami bardzo trudnej sytuacji i myśleć o zupełnie innych, ciekawych rzeczach, a poza tym czytanie rządzi.